Porozmawiajmy o profilaktyce. Dlaczego młodzież potrzebuje wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego? na pewno pandemia i długotrwała izolacja nie sprzyja jakimkolwiek próbom budowania relacji. Też myślę, że moje doświadczenia osobiste, czyli obserwowania tego, jak moje koleżanki i koledzy radzą sobie w trakcie pandemii, a właściwie to nie radzą i jak duży uszczerbek na ich zdrowiu psychicznym, ale również i aktywności fizycznej ta izolacja wywołała. I mając taki pogląd i też takie drastyczne przykłady tego, że moi przyjaciele tak naprawdę znikali w pewnym momencie odłączali się od internetu i ja nie miałam z nimi kontaktu tak psychologowie mówią na to e, znikające dzieci więc ten problem na pewno jest bardzo duży i e, osoby w moim wieku nawet i starsze do, e, dostrzegają to że nawet najbliższe osoby są w potrzebie temu też e, staram się na swoim lokalnym podwórku ale także i przy działaniach w różnych organizacjach młodzieżowych mówić o tym problemie nagłaśniać go Uświadamiać starsze osoby, decydentów, że zdrowie psychiczne młodzieży to jest problem palący i wymaga interwencji, tak? ponieważ skutki już teraz są ogromne, a nie chcę nawet pomyśleć, co będzie za lat, kilka. Jakie skutki wywołała pandemia w zdrowiu psychicznym młodych ludzi? W poprzednim roku jedna z organizacji, w której mam przyjemność działać, w której jestem koordynatorką, między innymi jest to organizacja Swoją Drogą. Jest to projekt społeczny, który skupia młode osoby z całej Polski. My postanowiliśmy dowiedzieć się, jak duża jest skala problemów młodzieży. Temu też w roku 2021 przeprowadziliśmy badanie, ankietę, w której zapytaliśmy młodych ludzi, jak się czują, jakie mają odczucia. I wyniki tego badania, tej ankiety, są miażdżące, ponieważ znakomita większość ankietowanych odpowiedziała, że mierzy się z ogromnymi problemami. Są to między innymi problemy z nawiązywaniem kontaktów, ale nawet i z zwykłą rozmową, tak? Czego przykładem jest rzeczywistość szkolna, kiedy moje koleżanki i koledzy mają problem, żeby na lekcji się wypowiedzieć, żeby powiedzieć komuś cześć. Ponieważ posiadają tak wielką barierę. Ale to nie tylko to są również problemy chociażby z funkcjonowaniem, czyli przystosowaniem się do pracy stacjonarnej, tak? czyli ze wczesnym wstawaniem. Niektórzy mają problemy z koncentracją, co także prowadzi do tego, że niektórzy są uzależnieni od różnych rodzajów. Mediów społecznościowych, ale i nawet i urządzeń. Tak? Więc na pewno skala problemu jest duża. Niestety też te statystyki, które obserwujemy o wzroście liczby prób samobójczych, to jest bardzo niepokojące i niestety jest to tak naprawdę pokłosie pandemii. Więc tych skutków jest na pewno bardzo duże. Ale myślę, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że my przestajemy ze sobą rozmawiać. I to powoduje bardzo dużo smutku, ale także i tego, że jesteśmy wyobcowani, co jest skłonnością do różnych zaburzeń, ale także i do właśnie prób samobójczych. Jak młodzi mogą wspierać młodych? Myślę, że tak naprawdę każdy z nas może w jakiś sposób pomóc w tej trudnej sytuacji. Pierwszą rzecz, jaką możemy, tak naprawdę podstawową rzeczą, jest zacząć rozmawiać. Otworzyć się, spróbować zapytać drugiego człowieka, jak się czuje, czy masz jakiś problem, czy mogę Ci w jakiś sposób pomóc. Do tego zachęcamy naszych rówieśników, ale czasem tak duże problemy, jakim jest zdecydowanie zdrowie psychiczne, wymagają rozwiązań na poziomie trochę wyższym. Więc na pewno jako organizacje młodzieżowych, w których też zresztą działam, staramy się badać, diagnozować problem, tworzyć również jakieś modele, rekomendacje, co można by było zrobić, aby... Mm, w jaki sposób zaradzić e, tym negatywnym skutkom? Także e, jako Rada Dzieci i Młodzieży, przy Ministrze Edukacji i Nauki e, opracowujemy system rozwiązań, który mógłby pomóc naszym rówieśnikom, żeby odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Chcemy między innymi zapewnić im swobodny dostęp do psychologów w szkołach, ale także i e, tak naprawdę taki podręcznik, e, którego zresztą brakuje. E, w jaki sposób radzić sobie z e, tymi problemami ze zdrowiem psychicznym, tak. Mamy poradnik udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia, mamy poradnik jak sobie radzić na przykład na wakacjach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast poradnika jak radzić sobie w sytuacjach stresujących, trudnych nie ma, więc na pewno jest to coś, czego młodzież, czego my potrzebujemy, i w tym kierunku też nasze działania zmierzają, żebyśmy taki poradnik przy pomocy różnych ekspertów, również badań naukowych stworzyli, żeby każdy uczeń w naszym kraju miał do niego swobodny dostęp. Jakiego wsparcia od dorosłych, nauczycieli, rodziców potrzebują osoby młode? Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby osoby od nas starsze, decydenci, zauważyli ten problem. Żeby oni wysłuchali naszego głosu, który krzyczy, pomóżcie nam, żeby podjęli konkretne, szybkie działania, które realnie mogłyby nam pomóc. Na pewno szkoły są miejscem, w którym młody człowiek może uzyskać podstawową pomoc. Jest to chociażby psycholog. Więc e, zachęcamy do tego, aby nie straszyć uczniów e, bądź grzeczny, bo inaczej pójdziesz do pani psycholog albo do pani pedagog, tylko raczej otwierać drzwi dla młodego człowieka, żeby on sam chciał przyjść. I powiedzieć, co leży mu na sercu lub z czym ma problem, żeby ta komunikacja została odbudowana, żeby młodzi ludzie nie bali się i nie uciekali ze swoimi problemami do internetu, gdzie często nie ma fachowców i są sytuacje, że dziecko doradza dziecku, i potem konsekwencje są tego bardzo zgubne. Dużą rolę w tym procesie mają na pewno rodzice. Myślę, że to wymaga też trochę takiej zmiany mentalności, jeżeli chodzi o rodziców, ponieważ nie każdy rodzic jest w stanie się pogodzić z faktem, że jego dziecko posiada problemy ze zdrowiem psychicznym, tak, że to, że nie chce wstawać czasem z łóżka, to nie jest wyłącznie to, że chciałby dłużej pospać, tylko to może być, może mieć to jakąś głębszą przyczynę, na przykład depresję, że to, że dziecko grozi sobie, grozi rodzicom, że popełni samobójstwo, to nie jest wyłącznie próba zwrócenia na siebie uwagi, ale realnie. Problem, więc na pewno też tutaj działania nasze, żeby uświadamiać rodziców, że pe na pewne sygnały trzeba reagować, że depresja nie jest modą, ale jest chorobą i trzeba reagować. Myślę, że to wymaga czasu, żeby społeczeństwo zaczęło być bardziej wrażliwe, żeby w ogóle zdrowie psychiczne przestało być tematem tabu. Co jest kierunkiem działania młodych ludzi w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Myślę, że my, młodzi ludzie, którzy jesteśmy bardziej świadomi tego, jesteśmy też przez to bardziej podatni na takie problemy. Będziemy mieli taką misję uwrażliwiania osób dorosłych, decydentów na nasze problemy i zmierzamy do tego poprzez różne kampanie, poprzez. Także odważne, młode osoby, które wprost mówią o swoich problemach, tak. Zmierza, miałem problemy z, z zaburzeniami odżywiania, tak. Nie wstydzę się tego, poradziłem sobie, chcę Wam pomóc, żeby zdrowie psychiczne stało się tematem, na którym możemy spokojnie, normalnie rozmawiać, i myślę, że to jest klucz do tego, aby z tym problemem walczyć. Jakie powinny być publikacje profilaktyczne dla młodzieży? Niestety, obserwujemy sytuację, że publikacji na temat zdrowia psychicznego, tak naprawdę takich konkretnych porad, w Polsce jest niewiele, a jeżeli one występują, są one napisane językiem niezwykle specjalistycznym, często medycznym. Więc młody człowiek, który jest zaintrygowany tematem, nagle spotyka się ze ścianą pojęć, których nie rozumie i automatycznie się zniechęca. Więc niezwykle ważne jest to, że. Gdy tworzymy jakiś program bądź nawet jakieś informacje, to ważne jest, żeby one były napisane w języku młodzieżowym, ale na pewno przystępnym dla młodego odbiorcy który przeczyta, zrozumie i wdroży to w życie. Wiadomo też, że ważny jest tutaj aspekt wizualny, dlatego też, kiedy z projektem swoją drogą tworzyliśmy własny poradnik właśnie skierowany do młodzieży, czyli pierwszy taki poradnik w Polsce, który właśnie byłby skierowany od młodzieży dla młodzieży, to też skupialiśmy się, żeby był on przygotowany w sposób atrakcyjny wizualnie, żeby tam znajdowały się różne obrazki, ale także, żeby znajdowały się tam kontakty do, Lokalnych, tak naprawdę, źródeł pomocy, czyli że uczeń z województwa wielkopolskiego ma kontakt do psychologów z jego województwa, ma także adres aktualny mailowy, na przykład jakiejś poradni. Więc żeby te kontakty również były przekazane w sposób przystępny, ale też myślę, że ważne jest to, aby osoby rozpoznawalne, które są w jakiś sposób autorytetami dla współczesnej młodzieży, również włączały się w tę kampanię i swoich młodych idolów w jakiś sposób również inspirowali, żeby przekazywali im takie wartościowe treści, żeby media społecznościowe oprócz zalewania zdjęciami z wakacji bądź jakichś filmików rozrywkowych również przekazywały wiedzę. Konkretną wiedzę, którą młody człowiek może łatwo przyswoić i którą będzie mógł zrealizować w swoim codziennym funkcjonowaniu. Jakie są tendencje w używaniu technologii cyfrowych po pandemii i nauczaniu zdalnym? Tak, myślę, że wszelkie wskaźniki badające poziom zainteresowania mediami społecznościowymi, ale również różnymi programami do gier lub innych form rozrywki podczas pandemii ta liczba użytkowników drastycznie wzrosła, że faktycznie coraz więcej młodych osób, które miały możliwość podczas lekcji zdalnych korzystania z telefonów bądź komputerów,. Dzieci, młodzież wykorzystywała właśnie do formy relaksu, i niestety ta tendencja wykorzystywania innych narzędzi podczas lekcji, niektórym z nas się udzieliła i została z nami na dłużej. Jakie są zagrożenia związane z używaniem internetu? Zagrożeniem, które się tutaj pojawia z takiego masowego zainteresowania mediami społecznościowymi, jest to, że często treści, które są tam propagowane, udostępniane, są niedostosowane do wieku. Bardzo często małe dzieci napotykają w sieci różne nie tylko fake newsy, fałszywe informacje, w które wierzą, ale także i bardzo niepokojące materiały, także takie, które ingerują na przykład w ich postrzeganie nie świata, tak. Nienawistne komentarze bądź e, nawet jakieś próby m, zawierania internetowych znajomości często wywierają bardzo duży wpływ na psychikę takiego dziecka, dziecka, które się rozwija. E, I to też prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym. Niestety e, żaden program filtrujący bądź inny algorytm nie są w stanie e, wszelkich treści zabronionych zablokować. Niestety e, niektórzy uczestnicy e, jak właściwie użytkownicy internetu nie rozróżniają rzeczywistości od fikcji. I często osoby, które publikują w sieci jakieś filmiki, na przykład nawołujące do samookaleczania się lub do samobójstwa, wpływają na takiego młodego człowieka, który traci kontakt z rzeczywistością, który zamiast otrzymać pomocy to e, zaczyna jej bardziej potrzebować, tak. E, dzieci także mogą napotkać na materiały bardzo drastyczne. No i to wszystko prowadzi do tego, że niestety, ale e, młodzież na tym traci. E, I skutki tego są bardzo mocno widoczne i zdecydowanie e, trzeba reagować. Trzeba uświadamiać młodzież, jak bezpiecznie korzystać z internetu, na jakie strony absolutnie nie wolno wchodzić. Tutaj też jest duża rola rodziców, żeby oni pilnowali, żeby taki pięciolatek nie wchodził na strony bądź profile niedozwolone, ale także i ważne jest to, żebyśmy edukowali młodych ludzi, że nie każda informacja znaleziona w sieci jest. Prawdą? I trzeba tą wiedzę zweryfikować, i pomocy najlepiej jest szukać u wychowawcy, nauczyciela, a nie poprzez kontakt z osobą w internecie. Jak się chronić przed zagrożeniami w internecie? Myślę, że zagadnienie tak naprawdę jakiegoś. Prześladowania w internecie jest niezwykle powszechne i bardzo ciężko jest się wystrzec przed tego typu kontaktami, bardzo nieprzyjemnymi. Myślę, że receptą na to byłoby po prostu opieranie się na korespondencji z osobami, które znamy którym ufamy, są to na przykład koleżanki, koledzy, z którymi mieliśmy wcześniej kontakt w rzeczywistym świecie, ponieważ daje nam to w jakiś sposób gwarancję, że my wiemy, z kim piszemy, że nasza koleżanka ma lat 15, a nie jest to 50-letni mężczyzna, który często kontaktuje się z młodszymi osobami w celach na przykład wyłudzenia jakichś danych bądź innych nadużyć. Więc um, jest to jedna z form zapobiegania, tak? Czyli kontaktujemy się z osobami, które znamy, które są w naszym wieku, ale także wydaje mi się, że powinniśmy. Mm, kierować się taką zasadą, jaką kierujemy się podczas przechodzenia przez pasy, czyli ograniczeniem zaufania, tak, że pomimo, że mamy zielone światło, to rozglądamy się na lewo i na prawo i sprawdzamy, czy żaden samochód rozpędzony w nas nie jedzie. Tak samo w, myślę, że w cyberprzestrzeni powinniśmy się zachowywać, że powinniśmy jednak być ostrożni, jeżeli ktoś prosi nas na przykład o dane do, gdzie Mieszkamy, tak, czy rodzice są w domu, bądź innych form takich szczegółowych informacji prywatnych, żebyśmy jednak unikali zamieszczania takich informacji w internecie. Również, jeżeli ktoś prosi nas o wysyłanie swoich zdjęć, również powinniśmy się tego wystrzegać, ponieważ nigdy nie wiemy, do czego te zdjęcia zostaną wykorzystane. Myślę też, że oprócz edukacji powinniśmy również zapobiegać właśnie poprzez uświadamianie młodych ludzi, że wysyłanie jakichś wiadomości, tak, które nawołują do linczowania kogoś bądź nienawiści, są karane, nie wolno tego robić, i powinniśmy zachować kulturę osobistą w internecie. No i taką złotą zasadą powinno być to, że w internecie nic nie ginie, i zawsze jesteśmy w stanie dojść, kto coś takiego nienawistnego napisał. Co chciałabyś powiedzieć rodzicom? Wydaje mi się, że podstawą do tego jest to, abyście drodzy rodzice e, chcieli nas wysłuchać, żebyście wsłuchiwali się to, co chcemy wam powiedzieć, żebyście mieli czas, żeby z nami po prostu porozmawiać lub spędzić czas. Ponieważ my bardzo często w tym zabieganym świecie bardzo was potrzebujemy i potrzebujemy podzielić się swoimi emocjami, odczuciami. To jest niezwykle ważne. E, niestety młodzież jest bardzo podatna na e, za, różne zagrożenia, nie tylko tutaj mówię o uzależnieniach bądź e, chorobach e, psychicznych, ale właśnie i niebezpieczeństwach w cyberprzestrzeni. Więc na Waszych barkach leży prowadzenie młodego człowieka e, przez tą drogę, i e, pomimo, że takie dziecko chodzi już do szkoły, to nadal potrzebuje tej uwagi. Nadal potrzebuje zainteresowania, żeby tą drogę dojrzewania i dorastania przejść w sposób jak najbardziej bezpieczny. Ważne jest. Aby obserwować najbliższe Was osoby, Wasze dzieci, ponieważ nawet najmniejsze sygnały, chociażby takie jak spadek humoru, zainteresowań, może to być objaw czegoś niepokojącego, może być to objaw problemów w szkole, może być to również początek jakichś poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Najgorsze, co moglibyście zrobić, to powiedzieć, że za moich czasów było tak, nie przesadzaj, albo że teraz wszyscy mają depresję. Bo to jest nieprawda. Depresja wcale nie jest modą, tylko jest chorobą, którą, tak jak przeziębienie bądź ból brzucha, należy leczyć, i z Waszą pomocą jest to dużo łatwiejsze i o wiele lepiej jest zareagować na samym początku tego problemu, niż na samym końcu zostać. Z dużo, dużo większym problemem, który często wymaga już specjalistycznych interwencji. Więc reagujcie, bądźcie otwarci i przede wszystkim rozmawiajcie. Co chciałabyś powiedzieć do młodych ludzi? Co mogłabym e, najmądrzejszego powiedzieć, to powiedzieć. E, to, że jestem częścią tej społeczności młodzieży, jestem Waszą koleżanką z szkolnej ławki bądź z jakiegoś działania, ale i nie tylko. I chcę Wam powiedzieć, że mówienie o swoich problemach, takich jak chociażby kłopoty ze zdrowiem psychicznym, różnych problemach, również takich środowiskowych, nie jest powodem do wstydu, nie jest powodem do ukrywania czegoś. I nie jest także powodem do tego, aby wcielać się w rolę kogoś innego. Najważniejsze jest to, żeby być sobą, żeby mm, mówić o swoich problemach. Ponieważ wtedy, kiedy o swoich problemach powiecie komuś, ta osoba może wam pomóc, może zareagować. Nie jesteście w tym sami. My również mierzymy się z różnymi problemami. To wcale nie jest coś wstydliwego, i bardzo dużo celebrytów, osób znanych również mierzy się z takimi problemami jak wy, i zdecydowanie ważne jest to, aby o tym mówić. Bo to jest e, największy akt odwagi i największą e, formą właśnie autoterapii jest to, aby głośno powiedzieć, mam z tym problem, ale się nie poddaję i chcę walczyć o to, aby te e, zdrowie psychiczne odzyskać. Więc do tego też Was zachęcam, żeby nie uciekać z problemami e, w samotność. Tylko, żeby się nimi dzielić i żeby w ten sposób można było nawiązać kontakt. Możecie liczyć na pewno na nas, na różne organizacje, które działają po to właśnie, żeby Wam żyło się dużo lepiej, żeby młodzież miała coraz mniej problemów. Więc na pewno możecie liczyć na pełne wsparcie i wierzymy, że uda Wam się te chwilowe problemy pokonać, i to jest coś niezwykle ważnego. Porozmawiajmy o profilaktyce. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.programdobrytemat.pl.